Inspiracja książką Złowić frajera. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Dzisiaj opowiem o książce i o tym, do czego mnie zainspirowała i do jakich przemyśleń doprowadziła książka o bardzo kontrowersyjnym, jak dla mnie, tytule Złowić frajera. Dlaczego zdecydowałem się w ogóle na zakup takiej książki i przeczytanie jej? No dlatego przede wszystkim, że jest dwóch autorów tej książki i obaj są to nobliści z ekonomii. I to jest niesamowite. Ja sobie myślę, wow, jak to jest możliwe, że nobliści z ekonomii piszą książkę, no, która w polskim tłumaczeniu brzmi Złowić frajera. O czym to w ogóle może być i o co chodzi? I jest tu podanych sporo przykładów i sporo takich momentów, z czym oni się nie zgadzają, co im się nie podoba. To nawet nie jest kwestia tego, czy się zgadzają, czy nie, tylko po prostu chyba bardziej pokazują mechanizmy, w jakich właśnie to funkcjonuje i jak, dlaczego jest tak wiele rzeczy, z którymi ludzie się nie zgadzają, a nadal to funkcjonuje. Jest takich, popatrzcie, ktoś się zna coraz lepiej na zdrowiu, to czy nie jest tak, że coraz częściej ktoś mówi, jak to jest możliwe, że oni w ogóle ten cukier pozwalają do wszystkiego dawać w takich ilościach? To w ogóle jakoś rządowo powinno być zakazane. Jak ktoś się trochę lepiej zna na medycynie, to nagle zaczyna mówić, jak to jest, że przez te ostatnie 20 lat to jakieś tam jedne normy dźwigli, inne normy zmniejszyli. Oczywiście zależy, kto w jakim obozie jest, natomiast to jest tak, że gdzieś mówią, przecież my żyjemy tak samo jak kiedyś, jesteśmy takimi samymi ludźmi jak kiedyś, a jednak te normy zdrowotne się zmieniają cały czas, tak? No oczywiście to jakby jest dość proste wytłumaczenie, to może wynikać z jakichś badań, tak, które po prostu są teraz precyzyjniejsze, ale może to wynikać z czegoś innego. Teraz bardzo modny temat, modny, ale myślę, że niesamowicie potrzebny i taki, który powinien nam otworzyć wszystkie oczy, czyli związany z ekologią, tak? Z plastikiem, z tym wszystkim, co się teraz dzieje, z zanieczyszczeniami, z wymieraniem gatunków zwierząt na świecie. No i kolejne, osoby, które trochę więcej się tym interesują, trochę więcej wiedzą, no to pada pytanie, dlaczego rządy nic z tym nie zrobią, tak? I to jest coś takiego, że coraz więcej osób ma na jakiś temat wiedzę, ale rządy z tym nie robią. Tylko jak się zastanowimy tak dalej, co robią rządy, dlaczego w ogóle to robią, dzięki komu zostali wybrani, no i mówimy sobie, hej, zostali wybrani, bo ludzie na nich zagłosowali. No ale dlaczego ludzie na nich zagłosowali? No, bo tak naprawdę mieli dobrą kampanię, tak? Bo byli rozpoznawalni, bo pewne telewizje, pewne gazety zechciały ich pokazać, bo mieli odpowiednie fundusze na to, żeby gdzieś właśnie się pokazać i, no i to wygrać. No ale teraz skąd te fundusze? No i jest tak, że tak naprawdę mało kto z nas, no zastanówcie się sami, tak? Niech po prostu, jak to się mówi, pierwszy rzuci kamień, to jest bez winy, ale kto z Was ostatnio wspierał jakąś partię, tak, że przelał jakieś pieniądze, tak? I tak patrząc globalnie, okej, pod tym filmem może się odezwać kilka osób, ja przelałem, tylko że zobaczcie, ile będzie tych komentarzy versus ilość wyświetleń, które się pojawia na właśnie tutaj pod tym filmie, czy tego filmu. No i teraz tak, jak sobie popatrzycie, że my tego nie robimy, no to kto wspiera te partie? No, wspierają właśnie pewne firmy, pewne organizacje, które mają interes w tym, żeby wesprzeć tą osobę, żeby ta osoba była w rządzie, bo w odpowiednim momencie będą mogły upomnieć się o pewną przysługę. Tak, dzisiaj ja podrapię Ciebie, jutro Ty podrapiesz mnie. No i taka firma, która przychodzi i daje Ci na kampanię 20-50 milionów, czy tam 500 milionów, różne zależy jaki kraj, jaka skala, ale jeżeli jest jakiś biznes, który robi miliardy po prostu dolarów obrotu i to tam nawet nie rocznie, a miesięcznie, no to wtedy taka osoba może po prostu przyjść, czy tam lobbyści konkretnie przychodzą, wspierają, pomagają danemu politykowi wybrać, wcześniej oczywiście upewniając się, że w odpowiednim momencie taka osoba weźmie słuszną stronę. Także to jest jeden z takich schematów, który może funkcjonować. Tak samo później jest w momencie, kiedy popatrzymy na zdrowie, bo tutaj jest kwestia tego plastiku. No, przecież trzeba by zamknąć niektóre fabryki albo nakazać im pewne rzeczy, które zmniejszyłyby ich rentowność, tak? Czy też po prostu sposób produkowania pewnych, no jakby właśnie w tym przypadku opakowań, tak? Na przykład tych plastikowych, ale to od razu poszłyby ceny w górę. No i oczywiście są od razu lobbyści, są pewne media, są osoby, które by zaczyną mówić, no ale przecież to wszyscy będziemy za to płacić więcej, bo to jest droższe, więc kto za to zapłaci na końcu? Konsument, czyli my za to zapłacimy. No i w takim duchu właśnie później my powiemy, nie, no to już niech jest ten plastik, kit z planetą, nie, co tam, no to przecież jeszcze mamy przecież prawie 30 lat takiego w miarę spokojnego funkcjonowania. Więc tutaj jak już więcej masz tych informacji, jak popatrzysz, jak to wszystko funkcjonuje, no to myślę, że że po prostu oczy się otwierają. I to jest taka książka, do której ja też musiałem dojrzeć. Ja już ją jakiś czas temu przeczytałem, pierwsza moja taka reakcja była
powolutku. No taka książka po prostu do przeczytania, ale nie żebym jakoś super ją miał polecać. A później jest jedna rozmowa, druga rozmowa. Tutaj widzę jakieś przykłady z tej książki w rozmowie, gdzie rozmawiam z ciocią, która jest pielęgniarką, tak? Ciocia rozmawia z wujkiem, który bardziej w taką medycynę tradycyjną, czy tam właściwie w ogóle w takie bardziej produkty tradycyjne i widzę już tutaj te schematy. Chwilę później rozmawiamy gdzieś tam na tematy właśnie te ekologiczne, kawałek dalej rozmawiamy o tym zdrowiu i gdzie się zaczynam spotykać z jakimiś ekspertami w pewnych dziedzinach i zaczynają ze sobą rozmawiać, to widzę skąd to się wzięło i zaczynam dojrzewać do tego, jak dużo wartości jest właśnie w tej książce. Myślę zresztą, że no, Nobla nie dostaje się tak za nic. I ktoś, kto już dostaje Nobla, to jednak warto gdzieś tam mieć tą wiedzę i szanować po prostu też te rzeczy i pozyskać tą wiedzę. Stąd właśnie no, książka o bardzo kontrowersyjnym tytule Złowić frajera, ale trochę tak jest, że tak naprawdę właśnie czy to lobbyści właśnie tych polityków odpowiednich łowią, czy później my jesteśmy łowieni, żeby na nich zagłosować, czy później po prostu się w pewne trendy wpisujemy. No i zaczynamy nawet bronić tych niektórych racji, bo w odpowiedni sposób są nam przedstawione. Dużo przykładów, nie będę wszystkich tutaj opowiadał, pojedyncze jakieś sytuacje chciałem powiedzieć tak, żeby pokazać po prostu jak na to, że warto na to zwrócić uwagę. Myślę, że im więcej będzie świadomych osób, im więcej osób otworzy oczy na różne problemy, które nas spotykają i zobaczymy skąd one tak naprawdę się biorą, tym nam wszystkim będzie się lepiej żyło i być może będziemy w stanie kiedyś coś z tym zrobić, jeżeli będziemy w stanie, czy tam po prostu naszym takim działaniem, bo ja tu absolutnie nie mówię o żadnej rewolucji, tak jak czasami w internecie gdzieś tam się widzi, to po prostu nie chodzi o to, żeby wyjść na ulicę i krzyczeć i krzykiem coś załatwić, ale naszym postępowaniem, tym jak każdy z nas krok po kroku podejmuje jakieś codzienne decyzje, codzienne kroki, jesteśmy w stanie pewne rzeczy zacząć zmieniać, te rzeczy, które nam się nie podobają. I właśnie edukacja jest kluczem do tego, żeby więcej osób podejmowało odpowiednie kroki. Jeżeli uważacie, że taka treść, oczywiście zachęcam do przeczytania tej książki, ale jeżeli chcecie, żeby więcej osób też właśnie ją przeczytało, żeby coraz więcej osób było świadomych, żeby coraz więcej osób wiedziało, dlaczego w ten sposób pewne rzeczy funkcjonują, to ja Was też zachęcam do udostępnienia tego filmu, tak? Do podzielenia się tym filmem. Wyślijcie kilku znajomym, z którymi czy to się ostatnio kłóciliście na jakiś ważny dla Was temat, czy chcecie kogoś uświadomić, to najpierw dobrze by było oczywiście, żebyście zapoznali się z tą książką, żebyście też dokładnie wiedzieli, o czym mówię, ale po prostu polećcie też tą lekturę, żeby ludziom oczy otworzyć. Chyba pierwszy raz w ogóle do tego zachęcam na tym kanale, ale dojrzałem do tego i do tej książki właśnie, żeby gdzieś poprosić też o to, zachęcić i jest to taka szczytna idea, tak, żeby jak najwięcej osób, jak najwięcej po prostu kumało, tak, już tak bardzo prosto powiem, ale tak jest. Ja też do tego dojrzałem i teraz zaczynam w coraz więcej rzeczy się tak angażować po prostu prywatnie, w inny sposób funkcjonować, tak, troszeczkę czy to właśnie z tym cukrem, czy z mięsem, czy z plastikiem, trochę po prostu się jakby oswajać z tą wiedzą, no i podejmować takie rzeczy, żeby po prostu samemu sobie w przyszłości nie szkodzić, tak? Bo gdzieś tam wiadomo, wzruszają nas te filmiki, gdzie zobaczymy sobie tego żółwia na przykład tak, z tą słonką plastikową, czy po prostu który gdzieś tam jeden, drugi, który się tam zaplątał w te plastiki, ale tak już egoistycznie patrząc, jako ludzie po prostu sami sobie źle robimy. Nie chodzi o to, żeby się wzruszyć jakimś filmikiem, żeby tam udostępnić, kliknąć, że źle robimy, po czym do sklepu po prostu plastik w plastiku i super, jesteśmy fajni, bo udostępniliśmy jakiś materiał, tylko żeby krok po kroku świadomie zacząć zmieniać pewne nawyki, a jak się bardziej wczytacie i zobaczycie, jakie pewne rzeczy mogą mieć właśnie konsekwencje, tak, to sami sobie w perspektywie czasu źle robimy. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, skomentujcie, dajcie znać, co myślicie w ogóle o tym filmie, o tej tematyce. Jest to film z serii piątkowych inspiracji. Cały czas, co tydzień polecam Wam nową, czy to książkę, czy jakiś materiał. Ostatnio głównie książki. No i pewnie w najbliższym czasie jeszcze też, bo już wiem, co mam zaplanowane, także też będą po prostu fajne książki. Jeżeli chcecie trochę bardziej prywatnie, to na Instagramie zapraszam na mojego Instagrama, no bo tam po prostu dużo więcej takiej prywaty wrzucam. Tutaj jest dużo więcej edukacji i przekazywania wiedzy. Sporo też powiadomień, czy też informacji takich oficjalnych jest na moim fanpage'u, także tam też zapraszam na Facebooka. Na dzisiaj to już wszystko. Tu zachęcam jeszcze do subskrypcji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej!